W tym kursie dowiesz się, co to jest dziwiarski schemat graficzny, jak jest on zbudowany i co najważniejsze, jak z niego korzystać. Powiemy sobie o wadach i zaletach pracy ze schematem. Przybliżę Ci rodzaje schematów w zależności od wykonywanej techniki dziwiarskiej, jak i sposobu przerabiania robótki. Omówimy sobie legendę, raport, numerację rzędów oraz inne elementy, które można spotkać w schematach. Będziemy również razem dziergać ze schematów. Wykonamy próbki na płasko i w okrążeniach. Pomogę Wam zrozumieć, jak rozpoznać, czy dany schemat przedstawia robótkę na płasko czy na okrągło, czy ma wszystkie rozpisane rzędy, czy tylko ich część. Wykonamy sobie razem kilka próbek, tak, aby w praktyce zastosować naszą nowo zdobytą wiedzę. Po zakończeniu trzech pierwszych rozdziałów wydziergamy sobie razem takie oto getry. Tu przedstawiam Wam kilka fotografii getrów wykonanych przeze mnie, jak i przez moje wspaniałe testerki, które pięknie ten kurs dla Was przetestowały. W tym miejscu dziękuję moim kochanym testerkom Dorocie Kosińskiej, Monice Marchańskiej, Iwonie z Iwosplotek, Magdzie Antolak i Patrycji Ślusarskiej. Te getry będziemy dziergać sobie razem, rząd po rzędzie, oczko po oczku, używając schematu graficznego. Dodatkowo pokażę Wam kilka przydatnych technik, takich jak tymczasowe nabieranie oczek przy użyciu dodatkowej żyłki, czy zamykanie oczek przy użyciu metody trzech drutów. Dodatkowo przygotowałam dla Was dwa krótkie quizy, które pomogą Wam w sposób zabawowy utrwalić sobie zdobytą wiedzę. Mam nadzieję, że ten kurs pozwoli Wam nabrać takiej pewności siebie w posługiwaniu się wzorami ze schematu. Kurs umieszczony jest u mnie na stronie shemakesnotes.pl na takiej specjalnej platformie do nauki. Dlatego kurs jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy, że macie telefon, komputer i internet. Kurs podzielony jest na rozdziały i każdy rozdział zawiera kilka lekcji omawiających poszczególne tematy. W momencie, kiedy klikniecie na daną lekcję, możecie tam znaleźć film, który możecie sobie obejrzeć, w którym ja wyjaśniam dany materiał. Możecie znaleźć pliki. Pliki są do ściągnięcia i możecie je sobie zachować na komputerze albo na telefonie. Co najważniejsze, do każdej lekcji macie możliwość zadania pytania, napisania komentarza. Ja oczywiście na wszystkie pytania będę Wam odpowiadała. Kurs jest bardzo prosty do użycia i jeżeli jednak ktoś nigdy nie korzystał z takiej formy nauki i nie będzie do końca pewien, jak obsługiwać ten kurs, również mam nagrane wideo dokładnie opisujące, jak korzystać, jak się zalogować, jak używać lekcji, jakie opcje ten kurs posiada. Wszystko krok po kroku, tak jak pokazuję Wam, jak dziergać krok po kroku, tak również jest wideo, jak używać ten kurs krok po kroku. Na zakończenie zajrzymy sobie jeszcze do spisu treści. Pierwszy rozdział to jest taki wstępny, pomocniczy rozdział, gdzie zamieściłam wideo, jak poruszać się na platformie szkoleniowej, jak używać kursu. Kilka słów o prawach autorskich. Następny rozdział to są podstawowe informacje wstępne. I to jest nasza taka podstawowa teoria. I tutaj mamy, co to jest schemat dziwiarski, jak wygląda, dokładna budowa schematu graficznego, wady i zalety, rodzaje schematów graficznych w zależności od sposobu przerabiania i od techniki dziwiarskiej. Na zakończenie quiz rozdziału pierwszego w formie zabawowej do sprawdzenia wiadomości oraz do utrwalenia sobie wiadomości z pierwszego rozdziału. Następny rozdział, drugi, zrozumienie schematów. Tutaj jeszcze też mamy troszkę teorii, gdzie będziemy dokładnie sobie mówić o legendzie,
o numeracji w schematach, o raportach, o braku oczka. I też na zakończenie przygotowałam Wam taki krótki, śmieszny quiz do utrwalenia wiadomości. I w rozdziale trzecim przechodzimy sobie już do części praktycznej, gdzie będziemy pracować sobie ze schematem. Będziemy razem dziergać różne schematy. W pierwszej lekcji będziemy dziergać robótkę wykonaną na płasko, gdzie mamy rozpisany każdy rząd. W następnej lekcji będziemy dziergać robótkę na płasko, gdzie mamy rozpisane tylko rzędy nieparzyste. Nauczymy się oczywiście rozpoznawać i widzieć różnice w tych schematach. W trzeciej lekcji wydziergamy sobie razem robótkę wykonaną na płasko, gdzie mamy rozpisany każdy rząd, ale gdzie jeden symbol przedstawia dwa ściegi. I w ostatniej lekcji zrobimy sobie robótkę wykonaną na okrągło, oczywiście ze schematu. Ostatnim, czwartym, podsumowującym rozdziałem będzie już samodzielna praca ze schematem. I tutaj będziemy dziergać sobie getry, które znacie już ze zdjęć. Będziemy je dziergać ze schematu. W pierwszej lekcji zapoznamy się z konkretnym schematem, czyli Walking with Gaia na nasze getry. Omówimy sobie w następnej lekcji legendę. W następnej lekcji będziemy nabierać oczka. Pokażę Wam, jak można nabrać je przy użyciu tymczasowego nabierania oczek przy pomocy dodatkowej żyłki. I później następne lekcje będziemy sobie dziergać rząd po rzędzie, ponieważ nasz wzór ma 6 rzędów. I te wszystkie rzędy po kolei w każdej lekcji sobie razem wydziergamy, ucząc się czytać schematu. I na zakończenie zamkniemy sobie oczka, gdzie pokażę Wam technikę zamykania za pomocą 3 drutów. I to jest cały nasz kurs. Także zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia.